To jest kurczę mało. A... No. Dobra, zobaczymy. W każdym razie. Patrzę, czy on rejestruje, czy nie rejestruje. No to w takim razie, pani Ewelino, nie wiem, niech pani zrobi takie małe wprowadzenie do pani Hapsa. Skąd właśnie takie decyzje wizualne? I w ogóle o co chodzi? Niech pani opowie. O co chodzi z tym kwiatem paproci? No to ja chciałabym przywitać tutaj was wszystkich i zaprosić was na takie małe słuchowisko. I będziemy słuchać baśni Kwiat paproci pana Kraszewskiego. I będzie nam czytał mój kolega Borys Młynarczyk, który jest lektorem z pasji, że tak powiem. A przy okazji zbliża się Noc Kupały też, więc może ta historia, którą usłyszycie pierwszy lub kolejny raz, zainspiruje was do jakichś poszukiwań, albo może przeciwnie, może was odwiedzie od tego pomysłu. No i nie wiem, znajdźcie sobie jakieś fajne miejsce i będziemy chyba zaczynać słuchać. Tak, tak. I też mi się wydaje, że w tym momencie boję się niestety, że przez to klatkowanie może to nie być takie płynne. I na przykład mi zależy też trochę na tym, żeby na przykład tutaj też może pani odpowiedzieć na przykład o takim klimacie, czyli co stworzyła pani tak naprawdę Hapsa pod klimat danego powiedzmy miejsca. No i one z reguły tak funkcjonowały, prawda, że tylko z reguły to bardzo się nie wgłębialiśmy, bo za czasie należy od razu prelekcja. Natomiast to w takim razie nie wiem, co panią powiedzmy zainspirowało, oprócz domyślam się pewnie klimatu tej baśni. Czy na przykład miała pani wcześniej do czynienia z tym engine'em, tutaj z Hapsowym i na przykład, bo to też zauważyłem jedną rzecz, dosyć istotną jest sprawą, kiedy widzi się pewne limity, prawda? Bo to też nie jest urządzenie, które jest powiedzmy, nie wiem, na przykład jakiś silnik Unity, załóżmy, w którym można dołożyć dużo efektów, tylko tu pewne rzeczy trzeba minimalizować, prawda? Więc to jest ciekawe, czy na przykład nie miała pani takiego wrażenia, że nie może pani czegoś wyrazić tutaj tym wszystkim? No na początku było to dość trudne, bo chciałam to zrobić w takim koncepcie korytarza, przez który będziemy szli przez całą historię, ale z czasem jakby wyszło, że historia, czytanie tego trwa niecałe pół godziny, więc chaos musiałby być niewiarygodnie jakiś wielki, żeby przekazać każdą tą małą sytuację. Więc stworzyłam kilka takich miejsc, jak dom naszego głównego bohatera, jak ognisko, od którego wszystko się zaczyna, bo się zaczyna wszystko w Noc Kupały. I jeśli wam pozwoli tutaj internet i w ogóle wszystko, to będzie w stanie być może znaleźć gdzieś tutaj sami kwiat paproci. Więc są tutaj po prostu odwzorowane pewne takie charakterystyczne miejsca, w których można po prostu spędzić ten czas i słuchać sobie historii. Super, no bo tak naprawdę w tym momencie to chyba będzie właśnie lepsze do przetestowania powiedzmy samemu i tak dalej, jeśli tak. Chodzi o tworzenie tego. Dlatego też do państwa do tego zachęcam i też od razu powiedzmy zareklamuję następną prelekcję. Natomiast nie, może pani powie coś jeszcze ewentualnie, nie wiem, o kto jest autorem właśnie tego kwiatu paproci w ogóle, w sensie tak, żeby może jakoś bardziej przybliżyć to w tej takiej zasadzie. No sama baśń jest napisana przez pana Józefa Ignacego Kraszewskiego. To żeby to nie brzmiało jakieś odpytywanie, tylko no byłem ciekaw. Ale po prostu, w sensie myślę, że duża część z nas znają po prostu z dzieciństwa i gdzieś tam każdy gdzieś słyszał może jakąś taką legendę o tym kwiecie paproci. I to ja. Świetnie. No i to jest po prostu taka podróż może dla niektórych w czasie. Odsłuchanie tego, kiedy już jesteśmy dorośli. Może to jakoś inaczej super działa. Nie, bo to jest podstawa właśnie, żeby powiedzmy też mi zależało na tym, żeby te plansze i lokacje były w różnym stylu tak naprawdę, więc bardzo mnie cieszy, że to jest taki bardziej mroczny, bajkowy klimat. No i tyle, więc tak naprawdę zapraszam tutaj do zwiedzania, do słuchania i dałbym teraz tutaj linka do następnej prelekcji. Też mi się wydaje, że to powiedzmy prawdopodobnie też długość tego tekstu przekracza trochę długość w ogóle wystąpienia, więc będę już powiedzmy przeklejał następne. Natomiast bardzo dziękuję za wykonanie tego i zachęcam do odsłuchania. Super. Dobra, no to ja już startuję. Dokładnie. Jest ukryte.
No i coś w razie czego do dokumentacji, potem też możemy to spokojnie sobie dograć na przykład. Józef Ignacy Kraszewski. Bajki i powiastki. Kwiat paproci. Od wieków wiecznych wszystkim wiadomo, a szczególnie starym babusiom, które o tym szeroko, a dużo opowiadają wieczorem przy kominie, gdy się na nim drewka jasno palą i wesoło potrzaskują, że nocą świętego Jana, która najkrótszą jest w całym roku, kwitnie paproć. A kto jej kwiatuszek znajdzie, urwie i schowa, ten wielkie na ziemi szczęście mieć będzie. Bieda zaś cała z tego, że noc ta jest tylko jedna w roku, a taka niezmiernie krótka. I paproć w każdym lesie tylko jedna zakwita. A to w takim zakątku, tak ukryta, że nadzwyczajnego trzeba szczęścia, aby na nią trafić. Ci, co się na tych cudowiskach znają, mówią jeszcze i to, że droga do kwiatu bardzo jest trudna i niebezpieczna, że tam różne strachy przeszkadzają, bronią, nie dopuszczają i nadzwyczajnej odwagi potrzeba, aby zdobyć ten kwiat. Dalej jeszcze powiadają, że samego kwiatka w początku rozeznać trudno, bo się wydaje maleńki, brzydki, niepozorny, a dopiero urwany przemienia się w cudownej piękności i jasności kielich. Że to tak bardzo trudno dojść do tego kwiatuszka i ułapić go, że mało kto go oglądał, a starzy ludzie wiedzą o nim tylko z posłuchów, więc każdy rozpowiada inaczej i swojego coś dorzuca. To będzie tak, na pewno będę wyczuwała jedną stronę internetową z projektem moim. Dobra. Czyli udostępnienie ekranu. W ogóle udostępnienie ekranu, co nie? Już oczywiście. I teraz zrobimy jeszcze, tylko na fejsa wrzucę. Dobra. Linka do kolejnej prelekcji. Kiku, miku. Kiku, miku na patyku. Tak. Prelekcja. Tak właśnie po starodawnemu, nie? Dech napisz. O, pięknie. Będziemy dychać. Chcesz mi oznaczyć? Nie, bo shift. Aha, bo to jest taki mały. Tak. Tylko żeby czekać, żeby to zrobić, trzeba dać. Tak. Sal, nie? Tak. Jest. Jeszcze tak. Sobie linka wklej. Nie, bo patrzyłem bardziej, czy on jest skrócony, bo potem on ma problemy z czytywaniem tego. Dobrze. Dobra. Mamy te żółte drzwi. Dobra. No to fajnie. Ja sobie coś naleję i jasta. Nagrywamy. No dobra, jeszcze pan